Cześć, witam Was w kolejnym odcinku wspólnego vloga, ekspresowego vloga z Przybyły. Co prawda w ostatnim odcinku w poniedziałek mówiłem, że już nie będę na rybach. Udało się jednak wygospodarować 2-3 godzinki na wędkowanie, więc staram się jak najszybciej spakować, załadować psa, siebie i jadę na Przybyły. Dlaczego na Przybyły? Powiem Wam w dalszej części, choć ryby tam od dawna już nie zaznałem, to jednak jest to miejsce najbliżej mojego miejsca zamieszkania, więc tam się wybieram. 2-3 godziny wędkowania, widzimy się już na miejscu. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, a przede wszystkim oglądania vloga. Witam Was już ze Stawów przy ulicy Przybyły we Wrocławiu, gdzie właśnie na bardzo spontaniczny, jak mówiłem we wstępie, wypad 2 godzinki pochmurno. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie ryba. Od kilku dni jest tak pochmurno, więc tym bardziej liczę na to, że jednak się uda dzisiaj coś połowić, że uda się Wam coś nagrać. Rozłożyłem się jak zwykle, wędka, podbierak, zanęty, nic więcej. Siodełko mam, czy krzesełko mam w samochodzie. Dobra, zaczynamy. Zarzucam pierwszy zestaw i czekamy cierpliwie, aż ryba podejdzie. Także dalej będziemy czekać. Ja obiecywałem Wam, że opowiem, dlaczego przyjeżdżam tutaj na Przybyły. Już w kilku odcinkach to mówiłem. Mam naprawdę 3 km. Mam możliwości, to jeszcze korzystam. Za chwilę przyjdzie jesień, pewnie deszczowa. Później zima, zimno będzie, więc póki co jeszcze korzystam. Dlatego no tutaj jestem. Wiem, mówiłem, że może w ostatnim odcinku najwyższa pora coś zmienić, miejsce. Myślę cały czas na tym, ale wiadomo, że pojechać gdzieś dalej potrzebuję więcej czasu, a mam te 2 godzinki na wędkowanie, to przyjeżdżam sobie tutaj. Może prędzej czy później ta ryba podejdzie, pojawi się, to też ogromnie wierzę. Zapraszam Was do oglądania. Za nami jakieś 30 minut łowienia. Spokój, cisza, nic się nie dzieje, więc zapowiada się dosyć spokojny dzień. Ale nic, nie poddajemy się, cały czas wędkujemy, cały czas próbujemy coś uchwycić. Także czekamy cierpliwie, aż ryba się pojawi, aż ryba podejdzie, aż ryba będzie chciała współpracować. Ostatnio oglądałem kilka odcinków na YouTubie, gdzie właśnie większość przechodzi już na klasycznego federa i szczególnie na Odrę czy na jakieś inne rzeki, więc cały czas o tym myślę, tylko mówię, no ja nie mam aż tyle czasu, żeby pojechać na ryby, na rzekę, żeby dłużej posiedzieć, więc przyjeżdżam sobie tutaj walczę z tym, z rybami, walczę z zachęceniem tych ryb do udziału w zabawie. No zobaczymy. Cały czas cierpliwie czekamy. Nie poddajemy się, aż ryba jakaś podejdzie. Tak dzisiaj pomyślałem sobie, że czekając na rybę, pokażę Wam ten staw w ogóle. To jest pierwsze stanowisko, na którym często właśnie lubię sobie łowić, wędkować. Przejdziemy się kawałek dalej. Zobaczycie kolejne miejsce. Jest tutaj 4 miejscówki, nawet 5. Ostatnio ktoś nową zrobił. Tu jest drugie miejsce. Także spokojnie można sobie koło siebie siedzieć, nawet na nocce, tylko żeby ryby były.
Idziemy dalej. Kolejne miejsce jest tutaj. Zobaczcie. Wchodzimy. Mamy tutaj taką miejscówkę. Trochę zniszczona, zaniedbana, ale myślę, że to spowodowane tym, że mało ludzi tutaj korzysta z tego miejsca. Bardziej jeśli korzystają, to z tego, co wam przed chwilą pokazałem. Idziemy dalej. Kolejna miejscówka. Zaraz wam pokażę. Także zobaczcie, na takim stawie 4-5 miejscówek. Tutaj mamy kolejną miejscówkę. Tutaj już raz nagrywałem odcinek z tego miejsca. Pokazywałem wam jeden z odcinków. I tutaj ostatnio zobaczyłem, że ktoś wydreptał całkowicie nową miejscóweczkę. Tu pewnie można by było jeszcze jedną zrobić. No i tu mamy taką miejscówkę na ten staw, na którym w poniedziałek wędkowałem, tylko zupełnie z innej strony. Więc zobaczcie, miejscówek narobionych, więc ino korzystać, ino przyjeżdżać i wędkować. Ponad godzina łowienia, dalej cisza, spokój, dwa otarcia, nic poza tym. Postanowiłem, że zmienię haczyk na czternastkę z góry, z takim do wbijania mieczykiem, jakby powiedzieć. Do tej pory łowiłem na gumkę. Zobaczymy, może ten haczyk, tamten był srebrny, ten jest ciemniejszy, może ten haczyk przyniesie rezultat. Założyłem dumbbellsa, miód, marcepan, nie wiem, no próbuję wszystkiego, zmieniam co chwilę, zarzucam, dalej cisza, spokój, nic się nie dzieje, więc nie wiem, nie mam pojęcia, co jest przyczyną tego wszystkiego. Myślałem, że dzisiaj przy tej pogodzie coś się ruszy, ale niestety, ryba milczy, ryba nie jest aktywna. Może moje zanęty nie są też jakieś wielce aktywne, więc spokojnie czekamy jeszcze jakąś godzinkę i zbieram się do domu. Mam taką nadzieję, że po prostu coś przez tą godzinę się wydarzy. Powiem tak, nie tak dawno wam wspominałem o rybie, która mi zerwała pod brzegiem haczyk. Sytuacja jest identyczna dzisiaj. Zobaczcie. Ale to nie był amur. Wydaje mi się, że był to jednak szczupak. To dziwne, żeby szczupak brał na kulkę. Ale powiem wam, że no miałem go już tu na wyciągnięcie ręki i żałuję, że nie podebrałem podbierakiem. Jestem wściekły na siebie, po prostu wściekły, bo ryba była tuż na wyciągnięcie ręki. Miałem ją po prostu tyle, że zamiast włożyć podbierak do wody, wyciągnąć ją, to okazało się, że ryba zerwała po raz kolejny zaczep, zerwała kolejny raz haczyk. Dobra, próbujemy dalej. To mnie trochę podbudowało. Zobaczymy, co z tego będzie. Za chwilę założę nowy zestaw i nowy haczyk z przyponem i zobaczymy, co z tego będzie. Także jeszcze chyba chwilę połowię. Dobra, zarzuciłem ostatni raz, poczekam z 10 minut, pomału zacznę się składać. No i jak się okaże, że cisza, to cisza. No ale nie mogę przeboleć tej ryby, która tutaj przy brzegu mi się zerwała. Podejrzewam, że był to szczupak, ale nie chcę was okłamywać, bo mogłem to nagrać, nie nagrałem. Nie miałem włączonego aparatu, kamery. Cóż, proszę was, jeśli się podoba, choć pusto, na pusto,
te filmiki przybyły, to zasubskrybujcie, zalajkujcie kanał. Nie wiem, tak sobie myślę, że może następnym razem przyjadę tutaj na spinning, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście był to szczupak. Wtedy oczywiście na półtora godzinki nie będę tutaj nadwyrężał czasu, którego coraz mniej mam. Zaczyna się październik i co za tym idzie, nabożeństwa różańcowe, więc będzie tego czasu coraz mniej. No naprawdę jestem tak wściekły na siebie, że nie wyciągnąłem tej ryby, że jej nie podebrałem tak naprawdę, że nie zdążyłem jej podebrać. Dobra, zachęcam Was do tego, abyście lajkowali, subskrybowali kanał, oglądali. No i wierzę, że następny raz już będzie bardziej obfity. A może będzie to właśnie ze wspomnianego stawu, tego prywatnego od właściciela CPN-u. Nie wiem, dobra. Za dzisiaj dziękuję, za to, że oglądacie, że subskrybujecie, że lajkujecie kanał, że poświęcacie swój czas na oglądanie moich filmików. Zachęcam raz jeszcze do tego, abyście lajkowali. No i tyle. Trzymajcie się i do następnego razu. Pozdrawiam.